Yo, siemano, z tej strony Maciuch, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ziomeczki. Dzisiaj gramy sobie w Hide and Seeka znowu, ponieważ Wojtek wczoraj pokazał mi takie miejscówki najlepsze na świecie, że po prostu nie mogłem, słuchajcie, sobie odmówić kolejnej rozgrywki. Jesteśmy na takiej mapce, którą nie do końca dobrze ogarniam, ale słuchaj... Co? Ej, tam się nie dało wskoczyć. Dobra, musimy szybko znowu wbiec. LOL, ej, to było oszukaństwo. Słuchajcie, biegniemy sobie na górę. I w ogóle tu jestem deskami, tak jak pewnie zauważyliście. Wybaczcie swoją drogą, jeżeli będę dzisiaj jakoś dziwnie mówił, ale mam mega alergię. W ogóle coś mi po prostu, wiecie, jakieś pyłki, nie pyłki, gościu, nie wiadomo o co chodzi. Takiej nieprzyjemności mnie złapały, ale nieważne, jeżeli taki odcineczek wam się spodoba, skajnicka, to łapeczka w górę, subskrypcja na kanale, jest oczywiście gdzie on zniknął? Ja tutaj mówię, o słuchajcie, ej, patrz, ja sobie zrobię coś takiego i elo gościu, super fajnie jest. W każdym razie, no jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to łapeczka w górę, subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem jest obowiązkowa, bo takich odcinków będzie więcej, więc naprawdę polecam, a my sobie bez przedłużenia lecimy z odcinkiem i co? Ej, jak on to zrobił? Słuchajcie, patrzcie, czy on teraz spadnie? LOL, jak on niby tam wskoczył? Ej, to jest dziwne, słuchajcie, ja sobie mogę teraz tu wejść. Ej, dobra, teraz spadł, dziwne. Dziwne na tej mapie dzieją się rzeczy. Słuchajcie, biegajmy sobie za nim w sumie. Ej, czemu nie? Czemu nie? Ej, gdzie? O nie, dobra, on pobiegł w tamtą stronę. Mi się nie chce, gościu, gościu. Elo, elo. Czy może tu będzie jakaś fajna krywka? No są tutaj kolesie. Ej, naprawdę ten blok, który wybrałem, no chyba nie jest najlepszy. A przynajmniej tak mi się wydaje, że można było, słuchajcie, lepiej wybrać. Wbiegnę se tu na przykład. O, to jest, słuchajcie, nie najlepsza, nie najgorsza miejscówka. Myślę, że jest całkiem spoko i że nikt nas tutaj nie znajdzie. Słuchajcie, ja się tylko rozejrzę. Nikogo tutaj nie ma. To sobie puszczę flames. W sobie i tak nikt ich nie widział. Może, słuchajcie, podejdźmy sobie tutaj do okna. O, stąd przynajmniej mamy widok. Łej, tu można nawet wyjść. Elo, tam jest... Okej, tam są kolesie, słuchajcie. Zostańmy może tu. Ej, naprawdę zostańmy sobie tutaj. Chciałbym trafić na tę mapę, którą... grałem w poprzednim odcinku, czyli wczorajszym razem z Wojanem. Jeżeli ktoś w ogóle tego odcinka nie oglądał, to bardzo zachęcam. W każdym razie tam naprawdę ekstra trollowaliśmy kolesi, więc chciałem to po prostu powtórzyć. No niestety to nie jest ta mapka. Tutaj nie wiedziałem, co to jest za mapka, wybrałem raczej słaby blok. Gdybym był, no nie wiem, chociażby bookshelfem, czyli tą biblioteczką, no to już by było lepiej, a doniczka to w ogóle zawsze jest najlepsza. Ale stwierdziłem, gościu, nigdy nie byłem takimi deskami. Lecimy z deskami. No, no, no to zaraz pewnie ktoś mnie znajdzie. LOL, trzech kolesi tam. Gościu! Nawet nie myśl o tym, żeby tu przyjść. O ty, gościu. Ej, naprawdę sporo osób tu biega. Sporo osób tu biega. I ja mam nadzieję, że nikt tutaj nie wejdzie, no proszę, ej. Słuchajcie, no ja mam jakoś tam, damy jakiś explosion, gościu, bum, bum, bum. Elo, elo. Ty wariacie. O nie, słuchajcie, o kurczę. Ja myślałem, że on tu wejdzie. Wow, ej, naprawdę ta miejscówka jest lepsza niż myślałem, ponieważ nikt po prostu nie myśli, żeby tu wbiec. W takim pomieszczeniu, słuchajcie, nikt normalny by się nie chował, bo to bardzo prosto tutaj kogoś znaleźć. Zwłaszcza jak jesteś tak wystającym klockiem, no. Jak widać, słuchajcie, najciemniej pod latarnią. Elo, elo, słuchajcie, tutaj jest jakaś latarnia. Ja troszkę tam, słuchajcie, ktoś troluje ich cały czas, już któryś wybuch widzę. Słuchajcie, w sumie... też dałbym sobie wybuch, o lol, tylko żeby zaraz nikt go nie znalazł, ej. Nie, klepią się tam. Lol, lol, jakiś ziomek właśnie tam znalazł go. No i widzicie, słuchajcie, nie trzeba, trzeba było po prostu nie trollować. O, to chciałem właśnie powiedzieć, tutaj w mojej kryjówce nikt mnie nie szuka, to jest bardzo przyjemne. Ja bym chciał wyjść, bo jest troszeczkę, słuchajcie, monotonnie, że tak powiem. No i sobie pobiegł, co? Gościu, ja tu jestem, przecież no... Lol, no naprawdę, dlaczego oni po prostu tego nie sprawdzają? Bo słuchajcie, gdyby ktoś wbiegł do tego pomieszczenia, o tutaj, to od razu bym nie znalazł. Problem w tym, że oni po prostu to olewają. No lol, zostało 55 sekund do końca. Ja muszę to wygrać. Elo, gościu, nie ma innej szansy. Maciuch jako deski się chowa. Tutaj musi być wygrana arena po prostu. No ale słuchajcie, nawet jak nam se shipa, to on się zatrzyma tutaj. Ela. Ej, naprawdę jest nie... Nie! Gościu, weź tutaj się schować, słuchajcie, jak będzie zaraz jeszcze troszkę mniej sekund, to zaraz sobie wyjdziemy i na pewno będzie spoczko, ja sobie poprawiam tylko krzesło, żeby nie było. Trzy osoby się chowają! Wow, słuchajcie, ja muszę to wygrać!
Ej, to musi być wygrana arena. Tam niby ktoś biega. Hala. Na górze ktoś biega. Naprawdę nikt ani razu nie sprawdził tego, tej miejscówki. No słuchajcie, za taką arenkę naprawdę należy się tutaj subskrypcja na kanale z dzwonkiem, łapeczka w górę. Mam nadzieję, że została już zostawiona. Dobra, gościu, wychodzimy. Elo, elo. Ela, ela, jestem se Maciach. Proszę mnie tutaj załatwić. Sekunda do końca. Oczywiście Hiders are the winners. Oczywiście, no, po prostu fantastycznie. Słuchajcie, lecimy sobie dalej na kolejną arenkę, bo coś czuję, że dzisiaj będzie bardzo dobry odcinek. Po prostu dzisiaj jest bardzo dobry flow do nagrywania. 8 graczy, słuchajcie, 5. Dobra, musimy sobie chwileczkę poczekać. Zagłosujmy sobie na mapę. Before Space Hotel. Nie ma tej mapki, słuchajcie, w którą graliśmy wczoraj z Wojanem. Dlatego weźmy sobie o te. Coś tam? Nie wiem, co to jest za mapa, słuchajcie. Głosuję na nią, bo po prostu nie znam jej nazwy. Mam nadzieję, że będzie jakaś nowa, albo ciekawa, albo cokolwiek fajnego. Bo takie mapki, słuchajcie, jak Before Space i Paris, to ja je znam. Także ja bym nie chciał w nie grać, ponieważ ja wolę nowe mapki. Takie mapki, w które nigdy jeszcze nie grałem. I tyle, no zostało 10 sekund, także bardzo niedługo się przekonamy. Tymczasem ja se w talerzu, słuchajcie, postoję. O, se w talerzu poczekamy, jeszcze 3 sekundy, także witam bardzo serdecznie. I... lol, ej, nie wiem, co to może być za mapa. Słuchajcie, kusi mnie, żeby zostać doniczką. Nie lubię za bardzo wybierać doniczki z tego powodu, że jest taka, wiecie, troszkę nubowa. Tak przynajmniej mi się wydaje, że po prostu najłatwiej jest być doniczką. Ale z kolei, no to jest troszkę przepis na bycie po prostu na wygranie. I to jest naprawdę bardzo fajna mapka na bycie doniczką, to akurat trzeba przyznać. Dlatego słuchajcie, wbiegamy sobie tutaj. Elo, elo, witam bardzo serdecznie. Pyk, pyk. I nie tutaj chciałem wbiec. Słuchajcie, nie tutaj chciałem wbiec, także zmieniamy miejscówę, elo. Tutaj na przykład, nie wiem, tutaj też tak średnio. Kurczę, zgubiłem się na mapie. Ej, zgubiłem się, serio. Dobra, słuchajcie, dobra. Gdzie jest szukający? Gdzie jest szukający? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Wbiegnijmy sobie tu. Dobra. Okej. Ej, to jest spoko miejscówka. Tutaj nawet, patrzcie, jest taki schoweczek jakby. Tylko że tutaj na pewno szukający mają obczajone te miejscówki. Dlatego słuchajcie, ja bym sobie zrobił coś takiego. Pyk. Pyk. Tutaj, nie, tutaj się nie da wskoczyć. A tutaj jest jakaś coś fajnego. No raczej średnio na doniczkę. Dlatego dobra, dobra, mam już pomysł, słuchajcie, mam już patę. LOL, LOL, tu jest ziomek, uciekamy. Szybko! Szybko, szybko, nie zamknąłem drzwi. LOL, co on tu robił? Co on tu robił? Ja chciałem się tam schować właśnie. O nie, słuchajcie, mamy teraz mega lipę, ale mamy teraz przypał, on mnie na pewno goni. Dobra, 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 uciekamy sobie tutaj, pyk, 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 dobra, gościu. Wbiegamy sobie tu, tu na górę nie można, dobrze, ale ja o tym wiedziałem. Dlatego, słuchajcie, biegniemy sobie tu. LOL, tu jest koleś, słuchajcie. To musi być najbardziej kozacka akcja ever. Dobra, ej, tutaj jakieś kowadło się schowało chyba. No słuchajcie, no kowadło to nie przypomina, ale coś się schowało, no to na pewno. To na pewno. Ela, co ty tu robisz, wariacie? Ej, serio, co on tu robi? Lol. Ej, tu jest doniczka. Ej, tu się schował jakiś cwaniak, lol. Co wy na to, żeby się schować? Nie, 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 gościu, zostaw mnie. Nie, załatwił mnie tak szybko. Nie wierzę w to. Słuchajcie, przez to, że chciałem się schować tym kolesiem. No nie, no nie, no po prostu słuchajcie. Nie, słuchaj. Już któryś raz mam coś takiego, że próbuję się chować tam, gdzie jakiś inny gracz, i przez to przegrywam, no słuchajcie. Najgorzej jak się da, no lipa, lipa i tyle. Trzeba po prostu myśleć na hide and seeku samemu i nie lecieć za nikim innym. No bo tak to się kończy i tyle. Ja się chciałem schować tutaj, patrzcie. Tu chciałem sobie wskoczyć, no ale nie udało się. Nie udało się, szkoda wielka. Na następnej arence na pewno pójdzie na myb. I tutaj w sumie nie da się skoczyć, po co ja to sprawdzam. Dobra, lećmy sobie dalej, lećmy sobie dalej. Co to może otworzyć w ogóle? Ej, tu jest przejście, za ladę. Z takim ciastem, lol, ja bym sobie takiego pączka zjadł. Oj, 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 ale bym sobie zjadł. W każdym razie, no musimy lecieć, musimy szukać dalej tych chowających się, bo tutaj doniczek. Lol, tylko dwie, słuchajcie, doniczki zostały. Tylko dwie doniczki, rozumiecie to?
no naprawdę ciężka sprawa, ponieważ po prostu szukając, znają tę mapkę, bo to jest stara mapka. Znają tę mapkę, no jak własną kieszeń, no i tak to się kończy, słuchajcie, jak się nie gra na nowych mapach. Wbija ci koleś, który ma tutaj przegranych milion godzin, no i on po prostu wszystko ogarnia, no i co masz zrobić? No gościu, nic nie zrobisz, no i tyle cię było, elo, elo. Tutaj mamy awka, ale mnie to nie interesuje. Fontannie, słuchajcie, czasem się chowają w fontannie. Proszę pani Doniczko się pokazać. Jeden ciomek! Słuchajcie, jedna osoba się chowa, wow. No to jest naprawdę wyczyn, żeby być ostatnim szukającym, znaczy chowającym. Żeby być ostatnim szukającym, to nie jest żaden wyczyn. To się dzieje praktycznie na każdej mapce, no ale żeby być chowającym. No słuchajcie, nie udało mu się wygrać, nie dziwi mnie to, bo te mapki znają wszyscy, no i po prostu tak to się kończy. Ale wam, jeżeli ten odcinek by się spodobał, to zostawcie proszę łapeczkę w górę i te subskrypcje na kanale, bo to jest naprawdę mega ważne. Odcinków będzie teraz jeszcze więcej hardkorowych, ponieważ gościu, starce Rivera Abry i Wajana, no nie możecie chyba ominąć, no... Cielona owca mówi, żebyś zostawił suba, także nie masz wyjścia. W każdym razie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Yo!